Adam ma już wymierzone i rozplanowane meble. Zabiera się za wykańczanie ścian. A na ściany pójdzie korek. Dlatego, że korek jest ekologiczny, bardzo wytrzymały, można go dowolnie formować. Oprócz tego jest bardzo elastyczny. To jest bardzo ważne przy takich ścianach, jakie mamy w kamperach. No i największy jego atut, nie boi się w ogóle wody. Ma jednak minus, szczególnie korek 3D. Taka jedna płytka kosztuje 21 zł. Na metr potrzebujemy 20 płytek, co oznacza, że 400 na metr kwadratowy ściany. I gdyby to był mój salon w domu, to z całą pewnością bym się wahał, ale w kamperze mogę pozwolić sobie na taką ekstrawagancję. Najważniejsze to jest to, żeby pokryć korek specjalnym klejem, odczekać do odparowania i mniej więcej po pół godzinie będę mógł już tą ścianę obrabiać. Także wszystkie płytki sobie posmaruję klejem, odczekam na odparowanie i za chwilę mój kamper zmieni się nie do poznania. Kosztu korkowych płytek na razie nie odliczamy. Adam umówił się ze sprzedawcą, że zapłaci tylko za te, które użyje. Resztę zwróci. Po odparowaniu kleju korek od razu trafił na ścianę. Teraz pora na stelaż pod szafki. I teraz ten stelaż zbudowany będzie spełniał dwie funkcje. Po pierwsze, z trzech boków będę mógł na elastycznym kleju zamocować pewnie wszystkie meble, a jednocześnie będzie to świetna podpórka dla półek, które będę mógł bardzo mocno obciążyć. Adam przymierza szafkę, by upewnić się, że wysokość idealnie zgrała się z dolną linią korkowej dekoracji. Jest perfekcyjnie. Spójrzcie, jak to wygląda. To jest właśnie wspomniany efekt 3D. Czyli tak, mogę kleić blat, mogę mocować już swój stelaż, zrobię izolację i temat kuchni będę miał wreszcie zamknięty. Bardzo ładnie to wygląda.